Znajdujemy się w szpitalu geriatrycznym w Sopocie. W naszej placówce znajdziecie Państwo zarówno oddziały szpitalne, jak i przychodnie z oddziałami dziennymi. Żeby dostać się do tej placówki, musicie Państwo zadzwonić bądź zgłosić się osobiście z numerem skierowania, który wystawić może każdy z lekarzy, zarówno lekarz pierwszego kontaktu, jak i każdy specjalista. Trafiacie Państwo do recepcji, która jest na parterze budynku. Zostawiacie skierowanie lub możecie zadzwonić i telefonicznie podać numer skierowania oraz swój PESEL. Na oddziałach szpitalnych mamy oddział dla seniorów, czyli oddział geriatryczny i mamy też oddział rehabilitacji stacjonarnej, głównie przeznaczony dla pacjentów po alloplastykach stawów biodrowych, stawów kolanowych, po złamaniach, po urazach, a także dla pacjentów z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową stawów. Jeżeli chodzi o oddział dzienny rehabilitacji, który znajduje się w przestrzeni przychodni przyszpitalnej, jest to oddział, który przyjmuje wszystkich pacjentów z powodu różnych chorób. Głównie oczywiście dominują tutaj choroby zwyrodnieniowe, które najbardziej dokuczają w środowisku senioralnym. Mamy również oddział dzienny psychogeriatrii, przeznaczony dla seniorów również z różnymi schorzeniami, aczkolwiek stawiamy najbardziej na pacjentów, którzy wymagają pewnej troski i ćwiczeń mózgu. Wszystkie zajęcia, które są u nas, są zajęciami w ramach NFZ-u. Nie mamy zajęć prywatnych, wszystko macie Państwo refundowane. Zapewniamy Państwu dojazd z dworca SKM Sopot do naszej placówki na zajęcia w oddziale psychogeriatrii. Zapraszamy.